Cześć. Jak już pewnie wiecie, PiS zabiera ideę bank Czarneckiemu, czyli realizuje się plan wywłaszczenia go z majątku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszedł do idea banku mniejszego z grupy bankowej Leszka Czarneckiego. BGF przejął akcjonariat, a od poniedziałku Idea Bank przejdzie pod kontrolę PKO SA. Zaraz po tym BGF oficjalnie ogłosił, że przystępuje do przymusowej restrukturyzacji, w ramach której wskazany bank państwowy przejmie ideę za symboliczną złotówkę. BGF podaje, że przystąpił do działań ze względu na bardzo złą kondycję kapitałową Idea Banku, a od 3 stycznia Idea Bank będzie funkcjonować pod szyldem PKO SA. I teraz tak, nie wiem czy wiecie, ale za wiedzą KNF i BFG spółka Leszka Czarneckiego wpłaciła do Idei Bank SA dokapitalizowanie w kwocie 25 milionów złotych. Mimo tego przejęto bank za darmo, no nie za darmo, za przysłowiową złotówkę na rzecz państwowego banku. No to jest jawne oszustwo na ogromną skalę, jakby na to nie patrzeć. I tu wcale się nie dziwię, że przejęcie banku Idea było, no, delikatnie mówiąc, wysoko dyskusyjne, gdyż bank przynosił już minimalne zyski, więc przymusowa restrukturyzacja była nieuzasadniona. No ale tak mafia PiS w jeden dzień ukradła 25 milionów złotych i prywatny bank. Tak działają przestępcy w białych kołnierzykach. No ale teraz pomyślcie sami. Jeśli PiS może zabrać komuś bank, bo nie opłacił łapówki, to dlaczego nie może zabrać hotelu, domu, restauracji, sklepu, warzywniaka? Rządzą nami bolszewicy, którzy najpierw będą własność prywatną nacjonalizować, a później prywatyzować swoim. Tak to mniej więcej będzie działało, a raczej już działa. Jest też oczywiste, że aby ukraść bank, potrzeba im było najpierw oczernić, a najlepiej aresztować jego właściciela. Aby nikt nie odważył się go bronić, zatrzymano i próbowano aresztować jego obrońcę. No, moi drodzy, witamy nowy rok w standardach Azji Środkowej, no delikatnie mówiąc. I tak, dzisiaj PiS ukradł komuś bank, jutro PiS ukradnie fabrykę, a ludzie będą pracować dla PiS i Kaczyńskiego za miskę ryżu, jak to mówił Pinokio Morawiecki. No, coraz lepiej się zaczyna i ten rok, podejrzewam, będzie jeszcze ciekawszy od poprzedniego. No i wiecie co? Tak myślę o Czarneckim i odebranym mu banku. I się tak zastanawiam. Co byście zrobili, gdyby któregoś dnia przyszła do was komisja pisowska z decyzją o konfiskacie waszego mieszkania albo samochodu czy biznesu? Dlaczego? Bo według niej źle sprzątaliście. I co wtedy robicie? No, to jest chyba dobre pytanie, nie? Czyli tak, chcieli przejąć Czarneckiego bank? Przejęli. Za chwilę przejmą firmy, hotele, domy Polaków. Wszak dorobili się milionów przez ostatnie 5 lat. Centralizacja, etatyzm, oligarchia. Czy to wam nie przypomina zbyt bardzo działań naszych wschodnich sąsiadów? I pewnie teraz z ust pisowców będzie słychać: oj, zabrali komuś bank, oj, oj, ha, ha, ale tam nic wielkiego, pewnie złodziej i tak dalej, standardowe teksty. Tylko nie pomyślą ci ludzie, że jutro mogą zgarnąć jego dom, jego firmę, jego dorobek, bo znajdą coś, a ktoś z PiS-u będzie to chciał mieć. A i będzie zapierdalał za miskę ryżu. Wtedy może otworzy oczy.
Chciałbym Wam jeszcze tutaj zacytować oświadczenie Leszka Czarneckiego o całej tej sytuacji. Także posłuchajcie. Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o praktycznej nacjonalizacji idea banku jest jawnym pogwałceniem prawa. Odbywa się ona w sytuacji, gdy idea bank zaczął osiągać pozytywne efekty restrukturyzacji. Bank złożył plan naprawy, który nie został zatwierdzony przez KNF, ale którego elementy były realizowane. Między innymi w ciągu ostatnich tygodni moje spółki zainwestowały dodatkowo w bank, i tu uwaga, 156 milionów złotych i zobowiązały się do dalszego dokapitalizowania w kwocie 200 milionów złotych. Przypomnę, że przyczyną kłopotów Idea Bank S.A. było m.in. działanie KNF w okresie, w którym szefował w tej instytucji Marek H. Słyszeliście o aferze KNF pewnie. Jako większościowy właściciel banku odbieram działania BFG i KNF jako realizację tzw. planu Zdzisława Sokala, który został mi przedstawiony przez poprzedniego szefa KNF, pana Marka H., jako groźba, która miała zostać zrealizowana wtedy, gdy nie opłacę ogromnej, około 40-milionowej łapówki na rzecz osoby powiązanej z szefem KNF. Ponieważ nie zgodziłem się na propozycję korupcyjną, nie ugięłem się nawet pod groźbą aresztu współpracować z obecną ekipą rządową w planach przejmowania niezależnych mediów przez spółki Skarbu Państwa. Realizuje się plan wywłaszczenia mnie z majątku. Podobne postępowanie z polskimi przedsiębiorcami w latach 40. i 50. ubiegłego roku. Ponieważ głównym inwestorem Idea Bank S.A. jest mój podmiot zarejestrowany w Holandii, zapowiadam, że działania BFG i KNF będą miały skutek w postaci roszczeń odszkodowawczych przed Trybunałem Międzynarodowym, ustanowionym na podstawie specjalnej umowy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Holandią, na kwotę stanowiącą wartość moich udziałów i przyszłych w nich zysków. Próba absurdalnego i nieskutecznego aresztowania mnie, zatrzymanie mojego obrońcy bez żadnych podstaw prawnych do zarzutów dla niego, co wykazały już sądy. Groźby i korupcyjne oferty kierowane do mnie, to wszystko układa się w scenariusz prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców współpracujących z władzą, charakterystyczny dla krajów autorytarnych. W moim przekonaniu, oprócz kwestii odszkodowawczych, doszło w tej sprawie do przekroczenia uprawnień przez urzędników podejmujących konkretne decyzje. Te czyny zostaną prędzej czy później ocenione przez niezależne organy. Informuję ponadto, że w poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podpisano dr Leszek Czarnecki. I taki wniosek. Jeżeli PiS może zabrać komuś bank, bo nie opłacił łapówki, to dlaczego nie może zabrać hotelu, domu, restauracji, sklepu, warzywniaka? Rządzący nami bolszewicy, którzy najpierw będą własność prywatną nacjonalizować, a później prywatyzować swoim, będą zabierać zwykłym ludziom i rozdawać między siebie. Wiecie, tak jak dla mnie, to jest to po prostu wielkie złodziejstwo w majestacie prawa. Bo w przypadku grożącego upadku wchodzi syndyk, a nie inny bank go zabiera. To jest po prostu przestępstwo. Także teraz uważajcie, bo przyjdą też po wasze majątki i firmy. Już za bezcen przejmują upadłe przez COVID restauracje, kina, spa, hotele,
teraz zjazdy narciarskie dostaną w czapę i tym podobne. No i będzie Polak zapierdalał za przysłowiową miskę ryżu dla pisowskich panów. Tak to się skończy. Także moi drodzy, witamy w państwie PiS. Jak sami widzicie, ta mafia coraz szerzej rozpościera swoje macki i po coraz więcej sięga. I drogi rodaku, rodaczko, nie zapłacisz łapówki, stracisz majątek. To jest dewiza tej rządowej mafii. O, na razie to tyle. Standardowo bardzo dziękuję za komentowanie, subowanie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej niedzieli. Cześć!